Ewelina Kutermak, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Włączanek. 7 listopada 2015 roku, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 14, zamierzamy w naszej szkole uczcić 120 lat oświaty w miejscowości Łączany. Z tej to właśnie okazji przygotowujemy program artystyczny, w którym chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom Łączan i zaproszonym gościom historię naszej szkoły od 1885 roku. W przedstawieniu biorą udział uczniowie z różnych klas, od najmłodszych klas 1-3 poprzez klasy 4-6 i uczniów klas gimnazjalnych. Wielką niespodzianką jest to, że zgodzili się w naszym przedstawieniu wziąć udział rodzice. A kto to będzie, to jest niespodzianka przeznaczona na próbę generalną. W tym dniu postanowiliśmy również, oprócz programu artystycznego, zaproponować zaproszonym gościom wgląd do kronik naszej szkoły, zakup symbolicznych gadżetów pamiątkowych w postaci publikacji pamiątkowej oraz ręcznie malowanej bombki, która pewnie będzie mogła zdobyć choinkę na najbliższym Bożym Narodzeniu. Thank you.
okazji obchodów 120-lecia edukacji na terenie Łącza. Jubileusz dzisiaj tak pięknie skłania wszystkich absolwentów do swoich wspomnień o przeżyciach szkolnych, o nauczycielach, którzy tutaj uczyli. Zwoli Pani, że mam ręce wewnętrzną tablicę i przeczytam może sentencję. Aby dobrze mierzyć przyszłością, trzeba koniecznie patrzeć, skąd się wyszło. Tymi słowami odpowiada Arminda. Pozwoliłem sobie rozpocząć sentencję na tej tablicy z okazji 120-lecia edukacji włączanej. Pani dyrektor, dziękuję za cały wkład w rozwój tej szkoły. Przekazuję to bardzo za na ręce. Wszystkie dobre. Ja bardzo się cieszę z dwóch powodów. Po pierwsze, że mogę tu dzisiaj być i uczestniczyć w tej wspaniałej imprezie, tak powiem w cudzysłowie. I po drugie, że dane mi było tworzyć kawałek tej historii. Tak trochę więcej jak 1/4 z tych 120 lat. W roku 1895 pojawiły się pierwsze wzmianki o szkole. Była to wtedy szkoła jednoklasowa w prywatnym domu. W 1907 roku został oddany do użytku tak zwany dzisiaj budynek starej szkoły. W dwóch pomieszczeniach funkcjonowała czteroklasowa szkoła. Jak to wtedy wyglądała nauka? Przytoczymy wspomnienia jednego z najstarszych naszych mieszkańców. We wrześniu 1931 roku rozpocząłem naukę w miejscowej szkole, która swą działalność rozpoczęła w 1895 roku. Wówczas w tworzeniu szkół istotny udział mieli właściciele ziemscy, proboszczowie parafii, czy też bogaci gospodarze.
nie rozdzielają.